Jezus modlił się, rozpoczynając działalność. Tak uczy Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, 21 werset do 23 wersetu. Jezus modlił się, rozpoczynając działalność. A przecież to jest ważne, żebyśmy od Pana Jezusa nauczyli się, że modlitwa poprzedza działalność. W wieku zaledwie 12 lat Jezus przebywał w świątyni w Jerozolimie z głębokim przeświadczeniem, że sprawy Jego Ojca mają najwyższy priorytet. Już wtedy wykazywał się najgłębszym oddaniem, które pozostało nienaruszone przez całe Jego życie. Tam, w świątyni, przysłuchiwał się uczonym w Piśmie, zadawał im pytania i udzielał zadziwiających odpowiedzi, gdy sam był przez nich pytany. Ponieważ Ewangelie nic ponadto nie mówią o Jego dzieciństwie i młodości, możemy wyjść z założenia, że w tamtym czasie nie podjął jeszcze swojej publicznej działalności. Cierpliwie, w postawie zależności od Boga, czekał na wyznaczony czas, aby rozpocząć swoją publiczną służbę. Około 18 lat później Pan Jezus Chrystus dał się Janowi ochrzcić w Jordanie. Rozbrzmiewający szeroko głos Jana Chrzciciela, brzmiący „Oto baranek Boży”, oznaczał, że poselstwo Jana osiągnęło swój szczyt. Już niebawem miał on zamilknąć, w przeciwieństwie do Słowa Bożego, które stało się człowiekiem, którego posługa właśnie dopiero co się zaczęła. Jest to bardzo interesujące przyglądać się temu, co zostało nam przekazane na temat początku nowego rozdziału w życiu Syna Bożego. Nie zapowiedział on w spektakularny sposób swojego wkroczenia, nie dokonał żadnego cudu i żadną miarą nie przepychał się, aby wyjść na pierwszy plan. Zamiast tego wszystkiego modlił się u progu swojej publicznej działalności, gdy Jan ochrzcił go w Jordanie. Poufna więź, która łączyła go z niebiańskim Ojcem, była punktem wyjściowym dla jego służby. Wszystko, co czynił, wynikało z tego wiecznie żywego źródła społeczności z Nim. W tym jest on naszym niedościgłym wzorem. Właśnie w tym Pan Jezus jest naszym niedościgłym wzorem, że Jezus modlił się zaczynając, rozpoczynając służbę. Tak jak czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, 3 rozdział, 21 do 23 wersetu. Modlitwa poprzedza działalność. Ta reguła powinna nam przyświecać. Leonard Ravenhill stwierdził trafnie, w przypadku każdego jednego chrześcijanina życie duchowe nie jest nigdy głębsze niż jego życie modlitewne. Przed ludźmi możemy próbować odegrać pokazową rolę ludzi uduchowionych, ale w komorze, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza 6 rozdział 6 werset, gdzie nie widzi nas nikt oprócz samego Boga, każde samozwańcze autoprezentowanie się znajduje swój koniec. Martin Luther, George Whitefield, John Wesley, David Brainerd, George Miller, Hudson Taylor, Dwight Lyman Moody, Charles Stud, David Livingstone, Buck Sieg i wielu innych sług pańskich, wszyscy byli mężami modlitwy. My dziś znamy ich z rzeczy, których przez nich dokonywał Bóg. Lecz prawdziwa praprzyczyna tych dokonań spoczywa w szczególności w tym, że często i wielokroć z oddaniem przebywali w obecności Bożej, aby poprzez to stać się użytecznymi naczyniami w ręku ich mistrza. Czy i w Twoim przypadku każda działalność wynika z żywej społeczności z Bogiem? O Panu Jezusie jest wspomniane, że najpierw modlił się, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza 3 rozdział 21 werset, zanim w kolejnym rozdziale podjął się nauczania Słowa Bożego, co wiemy z Ewangelii Łukasza 4 rozdział 16-19 werset. Apostołowie również poprzedzali posługę Słowa modlitwą i mówili, my pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa. Jakie są Twoje priorytety w służbie dla Pana?
Ile modlisz się, a ile czasu poświęcasz służbie? Jakie są niebezpieczeństwa odwrócenia kolejności w tych rzeczach?